Zrównoważony rozwój w e-commerce, logistyce i opakowaniach. I to jest. To, to opakowanie, to jest ten właśnie wątek, który już nam się pojawił w poprzedniej części. A tutaj jeszcze maszyna losująca została, okej. Okay. Proszę Państwa, e, pojawił się taki wątek wcześniej dotyczący tego, że... Nie tyle nawet sama zawartość produktu spożywczego jest, znaczy oczywiście też w jakimś sensie ma znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, ale, ale największym naszym problemem jest ten, to opakowanie, prawda? Jakiego rodzaju, podsumujmy, jakiego rodzaju innowacyjne rozwiązania, jeśli chodzi o opakowania, w tej chwili pojawiają się na, na rynku, na ile one na ile one nam poprawiają sytuację. Czy już w tej chwili korzystamy ze wszystkich rozwiązań, które dostarcza nam technologia, czy, 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 czy to jest to, co mamy w sklepach, to jest wszystko, na co możemy liczyć, czy od technolo technologii pracują nad jakimiś przełomowymi rozwiązaniami? Wiadomo, że opakowania, jeśli chodzi o artykuły spożywcze, muszą spełniać bardzo wiele? wyśrubowanych wymagań, więc jak to połączyć jedno z drugim, bym prosił, żeby Państwo skomentowali. Pani Karina, prosimy. Nie wiem, czy mi tu działa mikrofon. Tak, działa. No, pytanie na pewno jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że są dwa aspekty ważne, jeśli chodzi o opakowania, że z jednej strony muszą być wygodne dla konsumenta, atrakcyjnie wyglądać, dobrze tak jakby pozwalać im na przechowanie tego produktu, ale również zagwarantować odpowiednią przydatność do życia, po to, żeby produkt się nie zepsuł za szybko, zabezpieczyć witaminy, czy też składniki różne odżywcze, które są zawarte w samym produkcie. I z pewnością te właśnie aspekty są brane pod uwagę przy tworzeniu opakowań. Co się w tym aspekcie dzieje, jeśli chodzi tutaj o moją branżę? Na pewno taki kierunek, jak rozwiązania jednomateriałowe, które już widzimy na przykład w pauczach, są bardzo ważnym aspektem takim rozwoju innowacji na rynku opakowań. Opakowanie musi być w pełni nadające się do recyklingu. Jest to jeden z podstawowych aspektów, które są tak jakby podnoszone przez konsumentów, jeśli myślą o ekologiczności opakowań. W tym obszarze także branża opakowaniowa bardzo istotnie i silnie działa. Na rynku polskim już w najbliższym czasie powstanie fabryka przy recyklingu przetwarzająca tą warstwę, frakcję polialu. Bo jak wiemy papierni mamy już kilka na rynku, na rynkach europejskich jest ich wiele, ale mówię o rynku polskim. Brakowało nam przetwarzania frakcji polialu, a więc za chwilę ją będziemy mieli. Dzięki temu całe opakowanie kartonowe będzie mogło być w sposób na najwyższym poziomie przetworzone w Polsce. To, co jest istotne i o czym już tutaj troszkę wspomniałam, jeśli chodzi o sam karton, nam też zależy, żeby iść w tym kierunku jak najbardziej zrównoważonym i zwiększać zawartość surowców odnawialnych, pozbywając się tych, które są nieodnawialne, a więc już wyeliminowaliśmy aluminium. Polimery zastępujemy rozwiązaniami z recyklingu, bądź na bazie, stworzonymi na bazie roślin oleju talowego konkretnie. Ale to nie wszystko. Tak jakby naszym celem jest zmniejszenie tej ilości polimerów, które chronią produkt i zastąpienie ich jak najbardziej taką warstwą celulozową. I mamy dzisiaj 2023, a właściwie już prawie 2024. Za 6 lat mam nadzieję, że wrócę do Państwa z informacją, że takie rozwiązanie jest już na rynku. A niech pani nam powie, skoro o tym mówimy, jak przyjmują to konsumenci. Znaczy, ja rozumiem, że o niektórych zmianach oni nie wiedzą, bo, bo, bo po prostu ich nie dostrzegają, prawda? Ale te, o których wiedzą, trochę chciałbym powtórzyć pytanie z poprzedniego panelu. Czy jesteśmy już za tym punktem takiego przełamania, że ludzie rozumieją, po co to się wszystko dzieje, że, że jest jakiś cel, że, go, że się z nim utożsamiają? A po drugie, jak już Państwo zmieniają technologie, które jakby klient nie jest w stanie tego dostrzec, czy Państwo to komunikują, żeby, żeby on wiedział, że to opakowanie jest bardziej ekologiczne, co może wpłynąć też na jego decyzje zakupowe potem? Tutaj musimy wszyscy razem współpracować, ponieważ my jako producent linii napełniających opakowań bardzo silnie działamy razem z naszymi klientami, czyli producentami napojów żywności, którzy mają tą siłę tak jakby mówienia do konsumentów. Z naszej strony też tworzymy organizacje branżowe. W Polsce jest to Prokarton, który poprzez właśnie media digitalowe. Promuje usilnie wszystkie zalety kartonu czy też innego rodzaju opakowań, w zależności od branży. I myślę, że to jest kluczowe, żeby właśnie też sieci handlowe, o które już tu wspomniały, mimo że konsument w badaniach powiedział, że powiedzmy tylko tam 7% wskazało, że to właśnie sieci powinny brać aktywny udział w tym. Myślę, że oni po prostu nie do końca wiedzieli, że sieci mają tak wielką siłę i marki własne, które i same występują w roli producentów. Także każdy z nas musi tutaj przyłożyć swoją cegiełkę, żebyśmy razem komunikowali i mówili do konsumenta jednym głosem. Joanna. Tak, dzień dobry. Myślę, że jedno to chodzi o profilu opak opakowania kartonowe ale drugi cechy to dotyczy możliwości recyklingu opakowania. My w Tetrapaku co roku wprowadzimy badanie konsumenckie na temat zrównoważonego rozwoju i na ostatnie badanie, gdzie konsument twierdził, pokazywał, że deklarował, że dla niego najważniejsze albo jeden z najważniejszych cech w opakowaniu to jest punkt dotyczący możliwości recyklingu opakowania, czy opakowanie na pewno się nadaje do e, recyklingu. E, a po drugie, e, badanie wprowadzone, ostatnie badanie wprowadzone przez Fundację ProKarton w Polsce pokazuje, że e, nadal 48% Polaków nie wie, jak e, segregować e, odpadów do którego na przykład pojemnika kosza wrzucić opakowanie kartonowe. I tutaj myślę, że jedno to jest informacje, które, ewentualne deklaracje, które może się pojawić na opakowaniu, ale drugi, drugie działanie, które z naszą stroną możemy też podejmować, to dotyczy tutaj kampanii edukacyjnej, które nawet w tym roku, na koniec września, dzięki też współpracy z partnerami Tetra Pak startował. Które na, się nazywa Daj mu drugą szansę, e, które ma w celu edukację e, młodzieży e, na temat prawidłego e, sortowania opakowań kartonowych. A, a, a dlaczego nie potrafią? Może, może czegoś nie zrobiliśmy wcześniej? Ja pamiętam, kiedy wprowadzano te poszczególne pojemniki na rozmaite rodzaje odpadów. Wtedy był lament, że ludzie się w tym pogubią. Nie pogubili się, wiedzą mniej więcej co i jak. Rozumiem, że są niektóre kategorie odpadów, które są wątpliwe. Nie bardzo wiadomo, czy, czy tu, czy tu. Jest jakiś taki wybór. Kto powinien, poza samymi producentami opakowań, edukować Polaków? W moim zdaniem to powinno być na pewno dzięki współpracy z naszą stroną, ale z klientami, z dostawcami i również z sieciami. Myślę, że tutaj i ewentualnie z fundacją, Tutaj pro, pro kartę. Myślę, że każda strona, która ma jakieś um, um, aktywne działanie w, całego, um, w całym cyklu życia opakowania kartonowe, powinny, być, powinny działać w tym, w tym kierunku, ale oczywiście pod naszą stronę, pod stronę dostawcy opakowań, my sami nie jesteśmy w stanie to robić, po prostu trzeba po prostu działać i działać razem dzięki tutaj roli partnerstwa. A czy Pani, korzystając z tego, że pracuje Pani w międzynarodowej firmie i sama pochodzi z innego kraju, czyli z Portugalii, czy, czy pod tym względem tego zorientowania się, co zrobić z opakowaniami po użyciu, czy Polacy są typowi, typowymi Europejczykami, czy mają jakiś większy problem niż, niż inne nacje? No, jeśli, jeśli w ogóle można to ocenić. Okay. Prawie jest tak, że już jestem w Polsce ponad 10 lat, więc trudno już porównywać, co się dzieje dokładnie w Portugalii, ale em, myślę, że jest... Z... Nie, sporo do zrobienia. jeśli na przykład we, też na podstawie wewnętrznego badanie, które mamy w Tetrapaku, e, widzimy, że e, e, na przykład w rynek East, East Europe Market jest jeszcze dużo do zrobienia, tak, że nadal brak trochę wiedzy i tutaj trzeba na pewno działać na, w tym temacie. Bardzo ja proszę. Bym jeszcze chciała dodać, że ja osobiście i też osoby z mojej firmy bardzo czujemy duży niedosyt, jeśli chodzi o aktywność rządu w zakresie edukacji, ponieważ to rząd adoptuje i jest zobowiązany do zaadoptowania różnych rozwiązań unijnych związanych z realizacją poziomu zbiórki, poziomu recyklingu, przyjęcia pewnych planów, jak to będzie wdrażane systemem depozytowym i innymi tematami. To uważam, że tutaj powinna być większa, większy nacisk na też wymaganie od rządu, żeby rzeczywiście ta edukacja była w większym stopniu po ich stronie. Jest, po, powstały na rynku różne inicjatywy i niestety nie, nie wyszły one z, z tego kierunku, o którym wspomniałam. To są różne organizacje, stworzone aplikacje, które podpowiadają skanujemy sobie produkt, czy zdjęcie robimy, podpowiadają, do którego kosza wyrzucić. No, uważam, że to powinno pójść z góry. I mam wielką nadzieję, że jednak do, przyjdzie taki moment, że będziemy mieli większe wsparcie w tym zakresie. Wie Pani co? Ale przyszła mi do głowy taka myśl, bo ja nie wiem, czy ma Pani na myśli rząd czy władzę w ogóle, bo ja jadąc tutaj do Państwa metrem, e, akurat nie mam daleko, e, 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 widziałem... E, Taką informację dotyczącą, chyba, folii opakowaniowej, w którą było coś tam zawinięte, no gdzie ją wyrzucić? To chyba było ogłoszenie samorządowe. A może, a może rozwiązaniem byłoby po prostu na każdym opakowaniu informacja, gdzie wyrzucić po zużyciu? Tylko to trzeba by wprowadzić. Ja myślę, sposób. że to się już dzieje, bo mamy wielu świadomych producentów i też my wspieramy, tak jakby, podpowiadamy, jak to komunikować. To się dzieje, ale tego trzeba jeszcze więcej. Jasne. Panie prezesie, do Pana wrzucę teraz na głęboką wodę, bo, bo tak się zastanawiam, czy e-commerce, paradoksalnie, no, oczywiście nie, nie, nikt nie ma pomysłu, żeby walczyć z trendem, jest taki trend, widocznie ludziom to jest potrzebne, ale czy on z zasady nie jest przeciwnikiem zrównoważonego rozwoju? Proszę zobaczyć, ile Więcej opakowań trzeba wyprodukować, wytworzyć, zużyć, żeby dostarczyć te, te wszystkie dobra, które ludzie sobie indywidualnie zamawiają do domu, czy do. Czy do no wypadło mi słowo. Do automatu paczkowego powiedzmy. Tak jest, sposób. dziękuję. Paczkomatu właśnie. Automatu paczkowego. Każdą z tych przesyłek trzeba przewieźć. Czy to, czy to nie jest czynnik ryzyka, który nas no, no, nie posuwa naprzód, jeśli chodzi o drogę do zrównoważonego rozwoju? Tak mówiąc, najbardziej delikatnie. Tak, odpowiadając najbardziej wprost, oczywiście ma Pan rację z informacją dotyczącą tego, że te produkty często muszą być zapakowane w jakieś dodatkowe opakowania. No, ale mogę to dosyć łatwo skontrować takim twierdzeniem, proszę spojrzeć, ile mniej tak zwanych shopping tripów wykonuje klient który zamawia produkty do domu czy do automatu paczkowego i jak dużo lepiej, jak dużo bardziej wydajna może być taka zintegrowana logistyka niż każdy klient, który samodzielnie wykonuje te shopping tripy. <laughs> Przepraszam. I jak to się przeliczy i ja mogę podać to na przykładzie Frisco, to powiedziałbym, że jest zdecydowanie odwrotnie niż, niż to, co pan powiedział na początku, dlatego że my mamy policzone, że nasz jeden Friskowan w ciągu jednego dnia zastępuje powyżej 50, około 54 shopping tripów. Czyli zastępuje takich 54 wycieczki klientów w różne miejsca. Klienci, ponieważ my się zajmujemy zakupami stokapowymi, to są duże, ciężkie zakupy, musieliby po te zakupy pojechać swoim samochodem. My jesteśmy w stanie to zrobić w sposób dużo bardziej ekologiczny, za pomocą właśnie e, zintegrowanych tras, za pomocą tego, że mamy dobrze zoptymalizowane e, miejsca, w których robimy nasze e, stopy. I dzięki temu możemy oszczędzić tak naprawdę nie tylko emisję, ale też no, po prostu korki na ulicach. A czy ktoś bierze pod uwagę taki aspekt i. E, znaczy, e, nie chcę sugerować, że nie, Państwo nie biorą. Na ile biorą taki aspekt pod uwagę? Ja się o tym dowiedziałem. Zwrócił mi na to uwagę jeden z producentów opakowań, że rachunek ekonomiczny sugerowałby, żeby stosować gdzie się da jednakowe zestandaryzowane opakowania. Tymczasem, ponieważ towary przewożone są różnej wielkości to zapakowanie czegoś małego do dużego kartonu powoduje, że wozimy powietrze. Czyli jest to absolutnie nieefektywne. Na ile producenci opakowań, na ile firmy, które, które, które przewożą, dostarczają te towary, na ile pamiętają o tym, że właściwie no nie mówię, że do każdego towaru powinno być inne opakowanie, ale że tych modeli powinno być więcej właśnie, żeby uniknąć tego wożenia niczego. Co kosztuje? Tak, ja myślę, że oprócz tego, że po prostu tracimy jakąś przestrzeń, to jest jeszcze problem wypełnień tych kartonów, prawda? Bo czasami, jak coś zamówimy, coś, co jest za małe w stosunku do tego opakowania, w którym przychodzi, to mamy do tego wrzuconych pełno jakichś wypełnień. I w zależności od tego, kim jest sprzedawca, one są bardziej ekologiczne, mniej ekologiczne. Od, zaczynając od takich najbardziej ekologicznych, typu jakieś stare gazety, które robią duży problem w domu, później po jakieś takie bardziej. E, e, powiedzmy nowoczesne. E, tak, jest to, jest to problem, natomiast ja myślę, że ten problem znika szybko i będzie znikał dalej, bo wszystko zmierza, cały system kosztów przewozu jest zoptymalizowany pod płacenie za gabaryt, za tak zwany gabaryt przestrzenny. Czyli nie płacimy za ilość kilogramów wprost, tylko płacimy za taką wagę przestrzenną, która jest tam odpowiednim stosunkiem wymiarów głębokość, wysokość, szerokość. I teraz świadomy sprzedawca, dbając nie tylko o środowisko, ale też o jakby swój budżet, on będzie wiedział, żeby dopasować odpowiednio małe opakowanie do odpowiedniego. Towaru, czyli po prostu najmniejsze, jakie się da. Więc ja myślę, że ten, 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 ten problem, jeżeli jeszcze funkcjonuje, to on będzie po prostu znikał też siłą wsparcia właśnie tego rachunku ekonomicznego. Gdyby liczyć cały, znaczy gdyby rachunek ekonomiczny był pełny, to tutaj w jednym z paneli o tym, o tym mówiliśmy, że, że bardzo często ta cena, którą dostaje klient, ona nie odzwierciedla wielu, Etapów czy produkcji, czy dostarczenia towaru, no to można by powiedzieć jeszcze tak, że e-commerce to są potężne ilości energii, które są zużywane przez centra danych. Ja to jest informacja sprzed dosłownie paru dni. Przeprowadzałem wywiad z byłym prezesem lotu, który mi powiedział, że linie lotnicze w skali globalnej odpowiadają za 2% CO2. Emisji CO2, natomiast centra danych za 3%. Czy, czy to, czy, czy w skali polski, bo tu mówimy o skali globalnej, czy w skali polski ktoś dostrzega ten problem i czy coś można z tym zrobić? To jest bardzo trafne, na co Pan zwrócił uwagę, bo rzeczywiście wszyscy się ekscytujemy nowoczesnymi rozwiązaniami, też w obszarze sztucznej inteligencji, tylko ten element jest często pomijany. Natomiast ja myślę, że dzisiaj my jesteśmy trochę na etapie takiego gromadzenia danych do przyszłego wykorzystania, jeszcze mało kto i to tutaj muszę powiedzieć, że szczególnie w naszej branży, w branży retailowej umie dobrze z nich korzystać, dopiero się będziemy tego uczyć, jak się spojrzy na taki schemat adopcji technologii Gartnera to my jesteśmy w takim momencie, w którym ta technologia, już w jakiś sposób budzi zainteresowanie, jesteśmy w stanie za pomocą danych uzyskiwać jakieś ponadstandardowe efekty. Teraz nas czeka takie, powiedziałbym, otrzeźwienie, czyli wszyscy się przekonamy, że właśnie tak jak Pan zwrócił uwagę. To nie ma nic za darmo, że koszty adopcji tej technologii są duże, że jeszcze wdrożenia nie dają takich efektów i za chwilę, pewnie biorąc pod uwagę, że świat mocno przyspiesza, że za 2-3 lata wszyscy będziemy z nich korzystać po to, żeby dostawać takie ponadstandardowe efekty. Ja mogę się posłużyć przykładem, który myśmy na żywo przepracowali we Frisco, yy, ponieważ tych danych gromadzimy rzeczywiście dużo, to we współpracy z naszymi klientami podjęliśmy się takiego wyzwania, żeby zredukować Koszt, może nie koszt, ale emisję CO2 na jedną dostawę o mniej więcej 40 kg. I właśnie dzięki temu, że mamy dane, i dzięki temu, że namówiliśmy ponad 30% klientów do tego, żeby wybierali dłuższe niż jednogodzinne okno dostawy, byliśmy w stanie to zrobić. I to jest fajny przykład takiego. Wprost zastosowania technologii, która nie miałaby jeszcze możliwości być zastosowaną 5 lat temu, bo nie byliśmy w stanie um, mieć tych danych, zbierać tych danych, przechowywać, ale przede wszystkim trasować tych, powiedzmy, tras naszych, naszych friskowanów w taki sposób, żeby to było optymalnie zorganizowane. I dzięki połączeniu właśnie tego, że jesteśmy w stanie użyć tych danych, i dzięki temu, że klienci już dzisiaj chcą bez żadnych dodatkowych zachęt finansowych skorzystać z tego rozszerzonego okna dostawy, jesteśmy w stanie to robić właśnie w bardziej zrównoważony sposób. To jeszcze zaraz do Pani wracam. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co Pan powiedział wcześniej, bo rzeczywiście pewnie pod względem rachunku kosztów wygrywacie. E, rozwożąc towary w, w racjonalny sposób z, z tym tłumem ludzi, który musiałby pojechać w różne miejsca i tak dalej. Okej, okay. ale jeszcze można wygrać samym sobą pod warunkiem, że się na przykład napędza te wszystkie pojazdy w odpowiedni sposób. Ile macie e, samochodów elektrycznych, czy tych vanów elektrycznych, czy myślicie o wodorze? Bo tutaj też można by urwać, jeśli chodzi o zużycie energii, naprawdę dużo. Tak, i tu jest, muszę powiedzieć, problem, który trochę nas zaskoczył. My non-stop w testach mamy w zasadzie jakąś markę pojazdu, którego chcielibyśmy użyć do e, rozwożenia naszych zakupów. Powiem dzisiaj, że jest to trudne, dlatego że my mamy określone wymagania w stosunku do tych pojazdów. One muszą mieć oczywiście określoną ładowność. W momencie, kiedy to są pojazdy elektryczne, ich waga mocno wzrasta, dlatego że to są pojazdy, które są dodatkowo obciążone bateriami. Te baterie dzisiaj nie są jeszcze tak wydajne, żeby zapewnić jednocześnie taki powiedziałbym kilkudziesięciokilometrowy, osiemdziesięciokilometrowy trasę, jednocześnie chłodząc towary i jednocześnie być gotowe mniej więcej po godzinie czy po półtorej godzinie na kolejną taką trasę. A, jesteś... nawet, a nawet jest, jest to, jeśli jest to auto elektryczne, to w polskich realiach no nie jest to raczej energia z wiatru czy ze słońca, prawda? To jest zupełnie inny temat. Tak, to, to jest y, zupełnie inny temat, na ile to ma sens w ogóle. Natomiast sama próba użycia jakiegoś konkretnego modelu jest dzisiaj, powiem szczerze, trudna. Znaczy, testowaliśmy, już nie chcę wymieniać producentów. I nie udało nam się osiągnąć takiego efektu, który mamy dzisiaj przy niestety aucie w pełni spalinowym. Czyli czekacie na ofertę z, ze strony motoryzacji. Zdecydowanie, tak. <gry> Okej. Okay. E, tak jak obiecałem, wracam do Pani. E, chciałem zapytać, czy możemy sobie może nie tyle wyobrazić opakowanie przyszłości, bo, bo one będą różne, wiadomo. Ale co powinno je ukształtować? Czy. E, Pani Karino, czy, czy Pani uważa, że sami producenci znajdą najlepsze rozwiązania do każdego produktu, do, każdego, do każdej firmy, czy też powinny być jakieś właśnie zasady narzucane przez państwo, przez jakieś regulacje, które zmuszą tak troszkę miękko producentów do spełnienia rozmaitych standardów? W jednym zdaniu, czy rynek pod względem opakowań wyreguluje się sam i za parę lat będziemy, za te 6 lat, jak pani zapowiedziała, powiemy, że pod tym względem jest ok, naprawdę wymyśliliśmy wszystko, co było do wymyślenia, czy też ktoś musi producentów jednak skierować w określoną stronę? No, ja nadal jestem zdania, że tutaj wszyscy w tym łańcuchu musimy współpracować. Jeśli Państwo by chcieli startować w kolejnych wyborach, to mam dobre hasło i... przed chwilą były to, to... <laughs> za cztery <laughs> lata dopiero no, chyba. Tak, trzy razy 100. Myślę, że to jest to, co, czym powinni się kierować tutaj producenci, ale też właśnie no, góra, rząd, rządzący, też wspierając realizację tych wymagań. 100% do recyklingu, każde opakowanie, bo jest to podstawowe wymaganie, jeśli chodzi o konsumentów w stosunku do opakowań. 100% wykonane z energii odnawialnej i to jest wymaganie skierowane do, już nie do producenta żywności, ale producenta opakowania, więc tutaj w, w naszą stronę wymóg. I w SIG to już spełniamy dzisiaj i będziemy utrzymywać. I 100% opakowania wy, wykonane z, opakow z, z materiałów y, odnawialnych. I z pewnością te trzy punkty to jest kierunek, który by, powinien być wspierany przez każdego uczestnika tego systemu. A wierzy Pani w jego osiągnięcie? 100% tu, 100% tam? No tak, my, yy... dwa, pierwsze 100% już jest spełnione, więc yy, czyli tak, 100% do recyklingu, 100% yy, z energii odnawialnej, jeszcze 100% yy, wykonane z, z surowców yy, yy, odnawialnych. To jeszcze to zostało i głęboko wierzę, że tak będzie. Bardzo prosimy. E, tak, e, ja chciałabym się nawiązać do pierwszego Pana pytanie i teraz do Pani Kariny, e, e, mówiąc tutaj o innowacji w opakowaniu kartonowym. My w Tetrapaku e, mamy ambicję, że w, żeby wprowadzić na rynku opakowanie, które będzie w pełni nadające do recyklingu i które będzie przekazane recyklingowi w praktyce, które będzie włącznie wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu albo e, odmawiane i neutralny dla klimatu. E, I myśląc tutaj o. E, i, i żeby Myśląc um, o recyklingu i żeby um, e, e, redukować ten wpływ na, e, na klimatu, e, e, dla Państwa informacje e, tutaj zastąpienie warstwa aluminium gra bardzo ważną rolę e, dla osiągnięcia tych celów. E, pomimo, że warstwa aluminium... Gra bardzo ważną rolę w opakowaniu kartonowe, bo one ochronę żywności, prawie jest taka, że mówimy o, o materiału, który nie jest odmawiany i który około odpowiada za jedną trzecią emisję e, ciepła. Dlatego e, z tego powodu e, Tetra testuje e, barierę na bazie włókien, rośliny. I, i które na podstawie wcześniejsze badania ma zapewnić zwłaszcza redukcję emisji CO2 przy porównywany okres przydatności i termin przydatności. Ochrony żywności i termin przydatności. Tak, ale ja chciałem jeszcze wybiec trochę... w Trochę w science fiction może, ale nie do końca, ponieważ e, odkąd pamiętam, pojawiają się co pewien czas takie doniesienia medialne, że naukowcy już za chwilę e, znajdą e, technologię do e, degradacji plastiku. Nie trzeba go będzie zbierać, będzie go można rozpuścić. No, w, pojawiają się, e, ja pamiętam, nie, nie, nie potrafię tego e, e, ocenić, na ile to były racjonalne pomysły ale po to Panie są, żeby też nam to zweryfikować, był pomysł, że bakterie będą jakieś specjalne to, to, to rozkładać i tak dalej, czy, czy to jest realne rozwiązanie, tylko no jest kwestia tego kiedy to nastąpi, czy to są, no, no nie chcę do własnego ogródka medialnego e, wrzucać kamyczka, ale takie sensacyjki, żeby, żeby trochę zyskać czytelników czy widzów. Czy jest, czy jest realne takie rozwiązanie, że, że pewnego dnia ktoś oznajmi nam, mam sposób likwidacji problemu tworzyw sztucznych w skali świata? Na pewno dostanie za to Nobla. Czy to jest możliwe? Ja najpierw chciałabym powiedzieć, że na dzisiejszy Tetra Tetrapak ma na swoim portfolio. Certyfikowane polimery pochodzący z, z recyklingu, które jest uzyskane przez metodę Mass Balance i recykling chemiczny. I to rozwiązanie wspiera recyklingu plastikiem, więc tu, tutaj to jest jeden możliwości, które. E, Przedstawiam, który ewentualny może być na to e, rozwiązanie. Nie, nie, ja doprecyzuję. Nie chodzi o to mi, że, że plastik nie jest odzyskiwany, bo nawet te butelki, które mamy mm -hmm. na stołach, jest informacja, mm -hmm. że w połowie są z, mm -hmm. ze starego plastiku przetworzone. Które wspiera, w naszym przypadku, to jest rozwiązanie, które wspiera recyklingu. E, e, plastikiem, tak? Zgoda, tylko żeby poddać coś recyklingowi, to mm -hmm. powinniśmy to najpierw zebrać. I to jest logistyczne mm -hmm. wyzwanie, ponieważ plastiku na świecie jest mm -hmm. tyle, że nie jest sposób tego zebrać. Czy jest szansa, że znajdziemy sposób, żeby on po prostu się nam w pewnego dnia zniknął? Właśnie myślę o tych bakteriach, ale nie wiem, nie potrafię ocenić, czy to jest, czy to jest w ogóle realność, czy to jest jakaś fantazja. Prawda jest taka, że według badania, e, jeśli patrzymy e, w objęciu e, plastikiem na całym świecie, według badania tylko 9% jest podawane recyklingowy, więc na pewno jest duże wyzwanie. Ehm... No, nie wiem, czy pani. No, na, na razie, na razie, razie może... rozumiem, że zostaje nam zbierać i tak, przetwarzać. Ja myślę, tak? że nikt z nas nie wie, co będzie jutro i być może nas naukowcy za, zaskoczą jakimś cudownym rozwiązaniem. Wtedy będziemy musieli wszystkie oceany zalać, bo tam przecież siedem wielkich potężnych wysp zalega plastiku. To oczywiście w formie żartu. My na dzień dzisiejszy, jako SIG producent tutaj opakowań, koncentrujemy się na nim minimalizacji jego zawartości w opakowaniach, a więc zastępując właśnie większą ilością celulozy, bądź zastąpieniu samego plastiku rozwiązaniami na bazie roślin, które pełnią tą samą rolę, bądź z recyklingu. I Myślę, że przez najbliższe lata to będziemy właśnie w tym obszarze kontynuować te prace. Mhm. No to znowu trzymamy parytet w tym, w tym panelu, świetnie, ale pana prezesa w takim razie poproszę o puentę. Jak z pana punktu widzenia będzie się kształtował, nie wiem, można mówić o trendzie w opakowaniach, w produkcji opakowań, w ich używaniu? W, ja myślę, że ten trend jest już widoczny. To jest na przykład w kontekście tej, tej mojej branży e-commerce'u, wchodzenie na rynek opakowań wielokrotnego użytku, które są odsyłane później do ponownego wykorzystania. No tak, ale to jest dwa razy więcej operacji, bo ono musi wrócić, prawda? Tak, ale jeżeli te operacje znowu są zoptymalizowane w ramach dużej ilości operacji, w ramach dużej struktury, w czego policzeniu pomagają dane, to okazuje się, że ich jednostkowy koszt jest bardzo mały. To nie jest tak, że ktoś bierze jedno opakowanie i z nim gdzieś tam jedzie. To wtedy jest zdecydowanie, e, powiedziałbym, nieekologiczne. Natomiast w momencie, kiedy my i tak, i tak robimy pod ten automat paczkowy podjazd i mamy przestrzeń do tego, żeby wracając do centrum dystrybucyjnego coś zawieść, to to ma wtedy sens, bo w zasadzie to kosztuje ułamek normalnego, normalnego kosztu. Więc ten, e, 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 powiedziałbym, ten, ten re... re, re to, to reużywanie jest, staje się coraz bardziej powszechne. Ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz jeszcze, czyli coś czego nie poruszyliśmy, ale coś do czego możemy wykorzystać dane, czyli cały trend akurat w mojej branży czy w branży spożywczej takiego działania pod tytułem z pola na stół, to znaczy takiego działania w łańcuchach logistycznych które powodują że w najmniejszym stopniu obciążamy właśnie dodatkową infrastrukturę czy magazynowaniem czy transportowaniem nie wozimy tych produktów po całym kraju czy świecie ale kupujemy konkretnie te które za chwilę trafią do konkretnego miejsca oszczędzamy wtedy masę energii masę czasu masę Czyli tak jak rozproszenie źródeł energii na przykład prawda to tak. tutaj paralelnie Coś takiego, te, tego typu koncepcja, która też wymaga danych, więc no, tak jak Pan zwrócił uwagę, nie ma nic za darmo. I, I jeżeli to ma być już puenta, to ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz i trochę zaapelował, bo y, wyzwanie, z którym się mierzymy jest wyzwaniem cywilizacyjnym. To nie jest tak, że producenci zmuszeni przez rządy y, mają nam wprowadzić jakby zrównoważoną, Zrównoważony rozwój. My wszyscy musimy naprawdę mocno się postarać i przyłożyć do tego swoją cegiełkę. I mam tu na myśli i edukację, i regulację, i popkulturę, i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale wie pan, jak to jest. Z... Ktoś może być zwolennikiem elektrowni atomowej, żeby do, do, do czegoś porównać, ale jak przychodzi co do czego i ma powstać u niego w miejscowości, mówię nie, nie. To nie, niech będzie gdzie indziej, prawda? Czyli znowu jestem za, ale, ale to, to nie ja, ode mnie nic nie zależy. Ale tak, tak, ale ja właśnie mówię o tym, że każdy z nas musi trochę y, ustąpić, tak? trochę oddać tej swojej wolności na rzecz, y, powiedzmy, szczęścia ogółu. No. To jest oczywiście trudne, bo tak jak Pan mówi, ja się zgadzam na nie wiem, spalarnię czegoś tam, ale nie u mnie pod domem. Tak? Ale staniemy za chwilę przed dylematami, które będą o wiele gorsze. Dylematy związane z brakiem wody, dylematy związane z degradacją pól uprawnych i, i wtedy rzeczywiście już nie będzie czasu, żeby zastanawiać się, czy elektrownia atomowa jest dobra czy zła. Tak, co powinniśmy byli zrobić wcześniej. Bardzo proszę, jednak, jednak Płęta będzie dla Pań. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze nawiązać do poprzednich paneli, gdzie dużo się mówiło o tym, że to rozwiąza zrównoważone rozwiązanie musi być droższe bądź nie stać na niego konsumenta. I chciałam tutaj trochę też pokazać rolę nas jako producentów opakowań w tym zakresie. My już jako SIG oferujemy to rozwiązanie bez aluminium, mimo że ono jest wysoce zaawansowane technologicznie. Oferujemy to w, w, w cenie porównywalnej do opakowania standardowego, i to jest właśnie też nasza taka świadoma decyzja, że chcemy uczestniczyć w tym, w tym marszu razem. Bo no inaczej, no mamy świadomość, jaka jest sytuacja na rynku, cały kontekst inflacyjny, to, co się dzieje, nie, myślę, że nie musimy powtarzać. Także każdy musi tutaj obniżyć i dostosować się do. Tego, co przed nami stoi, czyli ochrona klimatu, ale też dostarczenie żywności w bezpieczny sposób. Bardzo pięknie dziękuję. Pani Karina Ostatek, pani Joana Alface i pan Jacek Palec byli uczestnikami tego panelu. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu. Bardzo.